Siemanko, Dyszka z tej strony, zostawcie łapeczkę oraz subskrypcję na moim kanale, lecimy po 15 tysięcy subów, chociaż jeszcze ponad 1000, ale po tyle lecimy. No i co, dzisiaj pokażę wam jak wygląda New Game Pack sezon 2023-2022, Topsa Match Attacks i co zawiera, jedną planszę, jeden przewodnik, jedną saszetkę oraz dwie karty z limitowanej edycji. Oczywiście tematem przewodnim jest UEFA Europa League, konferencji Champions League. No i zaczynamy tutaj taki opening, chociaż otwieranie tego nie należy do łatwych. Ja zrobiłem to dosyć brutalnie. Z reguły używam do tego nożyczek, żeby było tak bardziej bezszelestnie. No i zobaczmy, co jest w środku, czy wszystko się zgadza. Są dwie saszetki. Tu mamy oczywiście tą saszetkę z dwoma kartami limitowanymi, a tutaj na pewno trzy specjalne karty w środku. Z 12 mamy oczywiście już tutaj przewodnik, który na pewno sobie tutaj przeczytam. Jest on w języku angielskim, no ale myślę, że dla większości z was nie będzie to jakiś duży problem. Mamy tutaj karty legendy, a jeżeli nawet nie znacie angielskiego tak dobrze, to idzie się tutaj dosyć łatwo domyśleć, o co w tym wszystkim chodzi. Ok, no i mamy też tutaj całą kartę, duży taki plakat, można powiedzieć, z Topsa. No i na tym może tle, zaraz otworzymy resztę. Tutaj mamy zawodnik 1, zawodnik 2. Ok, i na tym tle właśnie sobie tutaj otworzę te dwie saszetki, a pierwszą saszetką będzie z 12 kartami. Co będzie w środku? Na pewno tam już jest zawodnik z Atletico Madryt. No i nie będę sprawdzać, czy tam są jakieś karty full mocne, specjalne. Lecimy. Mamy tutaj Kondogbia z Atletico, czyli kolejna karta. Diop z Tottenhamu, z Chelsea Mount, bardzo fajnie, Pepe, no i Gites, Ake, Manchester City, tam gdzie Haaland, logo Liverpoolu, to już jest powtórka, bo już je mam, Holding, proszę bardzo, Arsenal, ok, Bayern, Leverkusen, logo, ok, no i trzy karty, nie, cztery karty, miały być trzy, i jest tam legenda, ho, ho, ho. Mamy tutaj Stylera, Kulusewski, bardzo fajnie, z Tottenhamu, Ciach, match winner, Antoine Griezmann, proszę bardzo. Kolejną legendą jest Eric Cantona, czyli jak na razie to już jest czwarta legenda, a ostatnią kartą jest Angel Correra i jest to właśnie Heritage karta. No i powiem wam szczerze, że kozacko, dużo nowych kart, przynajmniej chodzi o legendę, tak mi się wydaje, ale raczej tak, i gdzieś tutaj ta saszetka z dwoma kartami limitowanymi. No i ja myślę, że jeżeli takie karty by się trafiało za każdym razem w tym właśnie game packu, no to by było fajnie, nie? Mamy Real Madrid i Liverpool, proszę bardzo, mamy obrońcę i napastnika. No i co to jest? Kodzik na jakieś tutaj 100 milionów. Tutaj jest karta Exclusive Rewards Card. Exclusive, co to jest? Kante. Cantona. Ok. Exclusive Recompensa Rewards Cards, czyli to jest po prostu jakaś premiowa karta. Scan this code to unlock an exclusive 100 milionów do aplikacji na takiej zasadzie, czyli macie tutaj gratisowo, kto pierwszy, ten lepszy, proszę bardzo, karcioszka, no to nieźle. A uwaga, z Liverpoolu co? Van Dijk? A nie, tutaj z limitowanej edycji jest, proszę bardzo, LE1. Mamy Alexander Arnold, czy Trencik, proszę bardzo.
trencik, jeżeli chodzi o limitkę, a drugą z Realu napastnika, czy to będzie Benzema? O, uwaga, 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 nie, to jest Vinicius Junior. LE2, ok, Vini, Vini. No i tak właśnie wyglądają karty z starter, nie starter packa, tylko z game packa. Myślę, że fajne. Zostawcie łapeczki do góry, no i subskrypcje, lecimy, tak jak już powiedziałem, po 15k, a ja Was serdecznie pozdrawiam, no i pamiętajcie, że kto sobie tam szczyta ten kodzik, to ma 100 milionów, także pozdro, trzymajcie się, cześć!